Tekst man na 8 października. Nie błądźcie. Kto sieje ciału swemu, z ciała rządź będzie skażenie, ale kto sieje duchowi, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Galatów rozdział 6 wersety 7 i 8. Komentarz parauzyjny. Siejemy ciału za każdym razem. Gdy pozwalamy cielesnym, samolubnym, niesprawiedliwym i niesłusznym pragnieniom ciała rządzić naszym sercem i życiem, każde sianie tym bardziej ułatwia kolejny siew i coraz pewniejszym czyni koniec takiej drogi, którym jest śmierć. Wtóra śmierć. Z drugiej strony, każde sianie duchowi, każdy opór wobec pragnień ciała w kierunku samolubstwa i tym podobne każdy wysiłek nowego umysłu i nowej woli w duchowym kierunku, ku temu, co czyste, szlachetne, dobre i prawdziwe, jest sianiem duchowi, które wyda dodatkowe owoce ducha, łaski ducha i które, jeśli w nim wytrwamy, ostatecznie przyniesie nam wieczne życie w Królestwie, zgodnie z łaskawymi obietnicami i zarządzeniami Pana. Reprint numer 3321 Komentarz epifaniczny. Jak zwodzi siebie ten, kto sieje naturalne ziarno pewnego rodzaju, a spodziewa się zbioru plonu innego rodzaju, tak zwodzi siebie ten, kto sieje symboliczne ziarno pewnego rodzaju, a spodziewa się zbioru symbolicznego plonu innego rodzaju. Co sieje, to iż nie. Jeśli zatem ktoś po otrzymaniu ducha świętego sieje ciału, zwodzi samego siebie, jeśli spodziewa się rządź z ducha. Ze swojego cielesnego siewu będzie żołu cielesne żniwo kończące się śmiercią. Pocieszająca jest dla nas niezmienność prawa, że duchowe sianie prowadzi do duchowego żniwa. Jeśli więc siejemy duchowi, wiernie studiujemy. Głosimy i praktykujemy duchowe rzeczy, nie doznamy zawodu, ponieważ naszym żniwem będzie żywot wieczny. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Knioba rozdział 4, werset 8, jaką widał, że ci, którzy orali złość i rozsiewali przewrotność, toż też zasieżeli. Przypowieści Salomonowe rozdział 11. werset osiemnasty. Niezbożnik czyni dzieło mylne, ale kto sieje sprawiedliwość, ma zapłatę trwałą. Rozdział dwudziesty drugi werset ósmy. Kto sieje nieprawość, rządzi będzie utrapienie, a rózga gniewu jego ustanie. Oznacza rozdział 8 werset siódmy. Bo iż wiatr siali, wicher też rządzi będą, a żadnego źdźbła mieć nie będą, urodzaj nie wyda mąki, a choćby wydał, cudzoziemcy to zjedzą. Rozdział 10, werset 12 I mówiłem, siejcie sobie ku sprawiedliwości, żnijcie ku miłosierdziu, ożcie sobie nowinę, bo czas jest szukać Pana, aż przyjdzie, i spuści na was sprawiedliwość jako deszcz. Rzymian rozdział ósmy wersety pierwszy, szósty, siódmy i od dwunastego do czternastego. Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Gdyż zmysłu ciała jest śmierć, ale zmysłu ducha jest żywot i pokój, przeto iż zmysłu ciała jest nieprzyjacielem Bogu. Bo się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może. A tak, bracia, dłużnikami jesteśmy nie ciału, abyśmy według ciała żyli. Albowiem jeździlibyście według ciała żyli, pomrzecie, ale jeździlibyście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. Bo którzykolwiek duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Rozdział szósty, werset szósty. To wiedząc, że stary nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Rozdział siódmy, wersety 22 i 23. trzeci. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inszy zakon w członkach moich. Odporny zakonowi umysłu mego, i który mnie zniewala pod zakon grzechu, który jest w członkach moich. Rozdział 13, werset 14: Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie czyńcie starania o ciele ku wykonywaniu porządliwości. Galatów, rozdział 5, wersety 16 i 17: A to mówię: Duchem postępujcie. A porządliwości ciała nie wykonywajcie. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili. Drugi Korintów rozdział dziewiąty werset szósty. Ale tak mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto obficie sieje, obficie też rządzi będzie. Żydów rozdział szósty werset 10, Albowiem nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapamiętał pracy waszej i pracowitej miłości, którąście okazali ku imieniu Jego, gdyście służyli świętym i jeszcze służycie. Ewangelia Jana rozdział czwarty werset czternasty: Lecz kto by pił one wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda. Którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. List Judy rozdział pierwszy wersety od osiemnastego do dwudziestego pierwszego Iż wam powiadali, że w ostateczny czas będą na śmiewcy, chodzący według swoich niezbożnych porządliwości. Ci są, którzy się sami odłączają, bydlęcy, ducha Chrystusowego nie mający. Ale Wy najmilsi, budując się na najświętszej wierze Waszej i modląc się w duchu świętym, samych siebie w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ku żywotowi wiecznemu. 1 Piotra rozdział drugi Werset 11. Najmilsi. Proszę was, abyście się jako przychodniowie i goście wstrzymywali od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Efezów, rozdział 4 wersety od 22 do 24, to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszkiwające, i odnowili się duchem umysłu Waszego i oblekli się w nowego człowieka który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy Pieśni 192 4 47 74 78 196 198 Wiersze Brzasku 64 wzdłuż i w poprzek Lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5665. Pytania jakimi były posiewy w tym tygodniu, w czym okazał się ich wynik, jak można je ulepszyć? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze